Szanowni Państwo, witam na wystawie malarstwa i grafiki w Prażakówce w Ustroniu. Pod nieobecność naszego tutaj mistrza i organizatora dzisiejszego spotkania, pana Roberta Heczko, chciałem przywitać wszystkich na tym dzisiejszym spotkaniu. Wystawiamy tutaj wspólnie obrazy. Myślę, że każdy z twórców sam się zapowie, a osoby nieobecne zapowiemy. Proszę bardzo. Dobry. Nazywam się Krzysztof Grabara. Ja w Ustroniu mieszkam stosunkowo niedługo, bo od czerwca, ale już zdążyłem jakby na to dać się poznać i Robert Heczko, wspomniany wcześniej, zaprosił mnie tą wystawę, gdzie po lewej stronie prezentowane są obrazy, które są połączeniem akrylu i różnych innych technik typu haft, assemblage czy klisza na płytach oraz akwarele mojego autorstwa. Dzień dobry Państwu, nazywam się Alicja Bąbrzarewiec. Jest mi bardzo miło, że mogę uczestniczyć w wystawie. Zajmuję tutaj ten narożnik, przedstawiam dwie prace. To jest taki realizm wrażeniowy w malarstwie. Następnie dwie kolejne to jest ołówek, hiperrealistyczna technika. Cóż, no świeżynka. W Prażakówce zaczynałam jako dziewczynka w drugiej podstawówce, gdzie mnie dziadek przyprowadził na zajęcia dodatkowe, więc plastyczne oczywiście, więc jest mi bardzo miło, że mogę tutaj się wystawić po latach. Dziękuję. Dariusz Bogacki. Od jakiegoś czasu maluję, od 3 lat. Zainspirowany też Robertem Heczko, jego podpowiedziami, sugestiami. Maluję głównie akrylowo, można pracę zobaczyć też podczas tej wystawy. Takie bliskie natury. Zapraszam jeszcze Jacek. Jasne. Ja się nie przedstawiłem na początku, Jacek Stelbach. No mam tutaj te dwie pierwsze galeryki. Część prac się jeszcze tu nie zmieściło, bo w sumie ich było 15, ale to zostało jakby w naszej pracowni. Zresztą każdy z nas ma tego dużo więcej. W zasadzie nic ciekawego poza tym. A pani Beata Sikora, której obrazy są po tej mojej prawej stronie, na razie jeszcze nieobecna, ale wiem, że tutaj gdzieś ojciec też pani Beaty jest na miejscu, może się pojawi w trakcie, także wszyscy, w większości malujemy albo tutaj w Ustroniu, albo w Łączce w Domu Kultury, razem z Robertem, naszym mistrzem, także co więcej mogę powiedzieć. Cieszcie się Państwo tym, co tutaj można zobaczyć. Myślę, że jest dużo naprawdę ciekawych prac. Mnie osobiście zaskoczyła praca właśnie Alicji, ta walizka, bo tu z pewnymi osobami żeśmy stwierdzili, że to jest zdjęcie, ale się okazało, to nie jest zdjęcie, to jest hiperrealizm, tak? Także zapraszamy na wystawę i życzymy przyjemnych doznań. Dziękuję. Można spokojnie z autorami porozmawiać.